Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Idealna pogoda na dzisiejszy odcinek. Będziemy rozmawiali o błocie w hodowli. Powiem Wam dokładnie, słuchajcie, jak kurki reagują na błoto, jakie są problemy związane z błotem, jeżeli chodzi o drób, co i jakie konsekwencje mogą z tego wyniknąć, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście dość ciepło jest dzisiaj na wybiegu, także kurki sobie wyszły. No i zaraz o tym wszystkim Wam powiem, co i jak. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo istotne, to prośba ogromna do Was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, żeby jak największa liczba osób po prostu zobaczyła ten odcinek, żeby pomóc jak największej liczbie ludzi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o błoto, to sprawa jest dość prosta. Wiadomo, kiedy jest bardzo zimno, kur nie wypuszczamy, kiedy bardzo wieje, kur nie wypuszczamy, kiedy wybieg jest zmrożony, albo na wybiegu leży tylko śnieg, albo ta pokrywa śnieżna jest naprawdę duża, wtedy kur po prostu nie wypuszczamy na wybieg. Natomiast drugi temat, słuchajcie, związany z tym, co to błoto powoduje. Oprócz tego, że niestety rodzi się tutaj dużo bakterii i wirusów, to ja polecam Wam, słuchajcie, jak najbardziej, żeby robić coś takiego, co mi na przykład bardzo się sprawdza. O, jeszcze mamy awarię prądu. Nie ma, słuchajcie, prądu w ogóle. No, także takie będzie trochę słabe światło, za co Was przepraszam z góry, ale niezależne ode mnie, bo teraz zapaliłem, widzę, że nie ma. Wracając do tematu, słuchajcie, jeżeli chodzi o błoto, to problem polega na tym, słuchajcie, że rodzą się dużo różnych bakterii, wirusów, innych drobnoustroi. I teraz jak się można przed tym obronić? To po pierwsze jest wentylacja kurnika, po drugie to jest oczywiście wymiana ściółki raz na 2-3 tygodnie pod grzędą i w gniazdach. No i oczywiście odpowiednie karmienie kur. Oprócz tego kury w momencie, kiedy się będą regenerowały, a w kurniku nie będzie jakoś bardzo zimno, to będą bardziej odporne na różne wirusy i bakterie, nie będą tak szybko chorowały. Dlaczego błoto z drugiej strony, słuchajcie, jest korzystne? Ponieważ wybieg jest bardzo wtedy miękki, najczęściej bez względu na to, czy na wybiegu macie jeszcze trawę, czy już tej trawy nie ma, to kurki chodząc sobie zawsze jakieś robaczki, jakieś insekty, jakieś kamyczki zawsze sobie coś tam znajdą. Zresztą teraz, jak jest taka pogoda, to dużo tych różnych dżdżownic i tak dalej z tej ziemi wychodzi, więc tutaj dla kur na pewno jest to na plus. Więc jak macie możliwość, to warto z tego korzystać i po prostu kurki wypuścić. Natomiast istotne, słuchajcie, jest to szczególnie w momencie, kiedy bardzo wieje. Kiedy bardzo pada albo bardzo wieje, bez względu na to, co się dzieje, po prostu starajmy się tych kur nie wypuszczać. Ja wiem i pisaliście mi o tym nieraz, że jak to kury siedzą w kurniku, powinny być na zewnątrz, to jest chów kur na wolnym wybiegu. Tylko teraz, słuchajcie, jak sobie wyobrażacie to, a możecie je oczywiście wypuścić na własną odpowiedzialność. W momencie, kiedy te kury wypuszczamy, one sobie po tym wybiegu chodzą, potem wracają i nam chorują. Także bardzo ważne jest to, żeby starać się przynajmniej, słuchajcie, w miarę możliwości, jeżeli jest bardzo zimno, tych kur nie wypuszczać, bo naprawdę im to nie wyjdzie na zdrowie. Ja wiem, że w niektórych dużych hodowlach kury się specjalnie trzyma w kurniku, nie wypuszcza, żeby te kury niby lepiej się niosły, bo na wybiegu jest zimniej, a tam mają cały czas stałą temperaturę. Natomiast tu, słuchajcie, nawet nie chodzi o samą mięsność, tylko o zdrowotność kur. I tutaj, jeżeli bardzo pada, bardzo wieje, na wybiegu jest pokrywa śnieżna, a wybieg jest zmrożony, to zasada jest taka, żebyśmy się starali kur nie wypuszczać. Pytaliście mnie, przy jakich ujemnych temperaturach ja kury wypuszczam. No wiadomo, że jeżeli temperatura spadnie poniżej minus 5, minus 10 stopni, to kur nie będę wypuszczał. Natomiast jeżeli waha się w okolicach zera i nie wieje, co jest bardzo ważne, nie wieje i nie pada, to jak najbardziej kurki można wypuścić, zobaczyć, jak one reagują, jak one się czują. No, chyba że na wybiegu macie naprawdę dużo śniegu i no nie chce wam się odśnieżać, wybieg jest zmrożony, no to wtedy lepiej tego nie robić. Natomiast poza tymi przypadkami jak najbardziej od czasu do czasu oczywiście nawet i zimą kury wypuszczać należy i powinniśmy to robić na przykład po to, żeby złapały trochę tego światła naturalnego. W momencie, kiedy nawet macie jakieś okienko w kurniku, to wiadomo, że to nie zastąpi tego, co one mogą sobie, słuchajcie, znaleźć na wybiegu. I przede wszystkim, co mi się podoba i co ja wam polecam zrobić, szczególnie jeżeli mamy jakiekolwiek błoto, czy są jakieś problemy z tym związane w hodowli, to ja polecam, słuchajcie, trochę wysprzątać przynajmniej kurnik i tutaj przy kurniku, tam gdzie kury chodzą. Nawet tą wodę jakąś ogarnąć, cokolwiek, słuchajcie, zrobić po to właśnie, żeby tego błota było jak najmniej. Wiadomo, że pewnych rzeczy nie unikniemy. Kurom też to jakoś bardzo nie przeszkadza w momencie, kiedy, tak jak mówię, kurnik jest wentylowany, ściółka jest wymieniana i generalnie w kurniku jest czysto.
kury sobie na tym wybiegu również poradzą. Natomiast no, musimy wiedzieć, że w tą pogodę właśnie kury bardziej są narażone na różne bakterie, wirusy i na inne problemy, które mogą im towarzyszyć właśnie, no niestety przez taką pogodę, jaką mamy. Tego nie unikniemy. Cieszmy się, że słuchajcie, nie jest temperatura na poziomie minus 15, minus 20 stopni. Jeżeli tak by temperatura spadła, to pomijam, że nieśności by nie było wcale, ale i wpłynęłoby to na pewno na zdrowotność kur i nie tylko kur. Także tutaj, no mówię, trzeba doceniać, bo naprawdę wierzcie mi, że te temperatury, które jeszcze są dla drobiu, to one są naprawdę korzystne. Przy tych temperaturach, nawet mając tą sztuczną kwokę, jesteśmy w stanie ogrzać trochę w tym kurniku i tym kurom będzie po prostu jakiś czas cieplej. Dlatego ja osobiście polecam Wam, żeby to robić. Kolejna bardzo ważna rzecz. Polecam Wam, żebyście szczególnie jak jest no dużo tego błota na wybiegu czy cokolwiek, trochę skrócili im ten wybieg, żeby kury nie chodziły tak jak u mnie czasami gdzieś tam bardzo daleko, tylko żeby chodziły sobie bliżej, ze względu na to, że gdyby pojawił się jakiś drapieżnik, coś tam dalej by było, a Wy byście tego nie zauważyli, to raz, żebyście mieli je na oku, a z drugiej strony zawsze te kurki, które wychodzą, mają ten metr, dwa, trzy, po prostu na to, żeby sobie wyjść, żeby trochę, powiedzmy, się zregenerować, pochodzić sobie po wybiegu, to przed drapieżnikiem również będą w stanie szybciej się schronić w kurniku. Także to polecam. Nieraz, słuchajcie, ta porada, ta informacja nam tyłek uratowała przed właśnie różnymi tutaj nieproszonymi gośćmi, którzy się w hodowli pojawili. Tradycyjnie, tak jak zawsze, gdyby się pojawiły jakieś pytanka, to śmiało piszcie, dawajcie znać, co myślicie. Myślę, że temat na czasie, ponieważ temperatura będzie dodatnia, jeżeli będzie. No to oczywiście, jeżeli mamy jeszcze jakiś śnieg, czy nawet bardzo popada, to po prostu zrobi się chlapa. Wiem, że część z Was na wybiegu też nie ma kostki, część z Was na wybiegu nawet też nie ma trawy dla kur. Kurki sobie chodzą po prostu po ziemi, bardzo często tam są kałuże i zastanawialiście się, co z tym fantem zrobić, czy to jest ok, czy kury wypuszczać, czy kur nie wypuszczać. Także mam nadzieję, że po tym filmie już każdy będzie wiedział, kiedy faktycznie te kury warto wypuszczać, no i czy to błoto dla kur faktycznie szkodzi, tak jak to mówią, czy jest to jakiś tam mit. Pamiętajcie też o tym, że są rasy bardziej odporne i mniej odporne, o czym warto pamiętać i nie zapominać, ze względu na to, że niektóre kury będą mogły więcej przetrwać i będzie można im tak jakby na więcej pozwolić. Natomiast jeżeli są to kury na przykład jakieś ozdobne, może się pojawić problem, ponieważ one z reguły mają bardzo słabą i małą odporność w porównaniu na przykład z kurkami typu zielononóżka czy żółtonóżka kuropatwiana, nasza polska rodzima rasa. Także już nie przedłużając, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję. Zabieram się do nagrywania już kolejnego odcinka dla Was. Trzymajcie się. Cześć.